Dobry wieczór, z tej strony Damian Ksagłębiewski i zapraszam na spotkanie Movistar Riders kontra drużyna Illuminar. No i Polakom zabrakło trochę szczęścia, jeżeli chodzi o rundę nożową, przegrali ją, dlatego grają po stronie atakującej. Mapa Deniuk, zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegało. Jak na razie granaty dorzucone od Oskarisza, drzwi wysadzone i skład Illuminar już jest przygotowany, żeby zaraz może sprawdzić co się dzieje pod tym bombsite'em A. Movistar Riders też spokojnie, nie ma tych skrótów. Jest jak na razie dobre ustawienie. Lowell, Mopo, sam site, a tam jeszcze Easter za bombsite'u, ale zobaczmy jakie fajne wejście w kierunku wentylacji Illuminar. Zmiana jeden za jednego na pewno jest korzystna dla drużyny właśnie z Polski. Jeszcze monofraga dołożył, także nie wygląda to źle. To jest naprawdę bardzo sprawny atak, tym bardziej, że też w wentylacji dalej jest Innocent. Poradził sobie z Easterem, tam jeszcze jeden z rywali, ale może mieć Lowell kłopot, żeby coś tam jeszcze zaczarować. O, zamykany będzie od dwóch stron Oskarisz oraz Innocent. No i świetnie to zrobiła drużyna z Polski. Tylko Steel zostaje, czyli ten nowy zawodnik, jeżeli chodzi o Movistar Riders. Ale Stomp na sam koniec dołożył jeszcze jedną pestkę w głowę, więc bardzo fajny start Polaków. Fajna też taktyka, bo nie było tego rusha na pierwsze tempo. Wysadzili drzwi, poczekali, potem jeszcze granat dorzucony, zejście szybkie do wentylacji. Zaskoczyli tam zawodnika Movistar Riders. Mimo że jedną eliminację tam dołożył, to i tak było po prostu za mało. Polacy przeforsowali sobie to zejście. Fajne tempo po prostu. To było w tym wszystkim takie najbardziej imponujące, bo było widać, że wszystko jest kontrolowane. Runda kolejna. Rush w kierunku rampy. Mamy to szybkie zejście. Tam jeden z zawodników jeszcze Movistar Riders wycofał się w kierunku zajdu dolnego, ale wydaje mi się, że zaraz ta siła Illuminar powinna go po prostu wypędzić. Alex jeszcze dochodzi do pomocy, ale jednak Polacy zatrzymali się, więc nie ma aż tego takiego agresywnego zagrania. Trochę teraz spokoju, kontroli. No i bardzo dobrze to robią. Trzeba poczekać, aż wróg się nam wychyli. Zdobyć pierwszego, może drugiego fraga. Wtedy bezpiecznie zająć bombsite. Zawsze fajne jest to, że w momencie, w którym mamy rampę, możemy decydować, czy chcemy wycofać, czy chcemy podejść pod gniazdo, czy chcemy właśnie zejść na bombsite dolny. Ono musi uważać, jak blisko jest Lowell. On już jest przecież za drzwiami. No ale Illuminar wyczekało. Tutaj 30 sekund dla swojego rywala. Nie było żadnych wychyleń. Teraz widzimy zejście drużynowe w kierunku właśnie tego bombsite'u B. Smoke wrzucony pod okno. Oskarisz jeszcze z Mołotowem, który odcina kolejną pozycję. Więc jak na razie Illuminar robi to bardzo skrupulatnie. Jeszcze na bombsite'cie chowa się Steel, ale bez szansy. Brazylijczyk, jeżeli chodzi o taką defensywę. Ona, ta pozycja była i ryzykowna, i jak widzimy też nieskuteczna, bo Illuminar błyskawicznie to sprawdziło. Mopos jeszcze od krótkich drzwi. Pojedyncze strzały oddawane, ale no wydaje mi się, że drużyna CT chyba teraz po prostu musi zachować to, co mają. Ewentualnie szukać jeszcze jakiegoś flaga właśnie w przypadku Mopoza. On ma pistolet maszynowy, ale ten już skasowany. Mono, mimo że gra tylko z Diglem, to dołożył tego fraga. Jeszcze Alex się wychyla, ale no jak mówię, po prostu Movistar też powinien zachować. Nawet już uważam, że ta strata tego PM-a mogłaby być przez nich, że tak powiem, zachowana. No ale okej. Drugi punkt dla Illuminar. Movistar Riders zachowuje Digla, CZ-kę u Lowella oraz Scouta u Istora. I też bardzo podoba mi się to, że to tempo jest dalej zachowywane. Czyli w rundzie pistoletowej Illuminar miał konkretny pomysł, konkretnie to rozpracowało. W rundzie drugiej tak samo. Szybki atak, zwolnienie. Potem na jedno tempo cały skład zamyka pozycję. No Movistar Riders tutaj nie miało żadnych argumentów w ogóle, żeby poważyć. Mimo że dwóch zawodników było pod sitem dolnym, przecież poleciały smoki. Potem trzech zawodników sprawdzało już bombsite, więc nawet gdyby coś tam zrobił jeszcze Steel, to i tak byłoby za mało. Dobre granaty w kierunku Istora, 60 HP u niego, tam jeszcze delikatnie oberwał Alex i Istor chce się wychylić pod stompa. Ten przykucnięty jest frag otwierający w rundzie numer 3 dla zawodnika z Polski. I jeszcze raz stomp, także ten najlepiej notowany zawodnik po stronie Illuminar dokłada kolejne trafienie. Jeszcze walka od Ritza. Ale Illuminar oczywiście wie. Wie jak to trzeba rozgrywać. Znowu mamy wyczekanie. Nie ma takiego gościa, który będzie pędził po te fragi. Najważniejsza jest runda. To jest cel drużynowy i to trzeba zaraz osiągnąć. Innocent zamyka to wszystko jeszcze od smoka do budówki. Stomp już wychodzi od drzwi. Bardzo ładny atak przez różne Illuminar teraz rozgrywany. Jeszcze jest Mopos, ale on też skasowany, więc bezpiecznie, sprawnie i skutecznie. To jest wszystko bardzo ważne, jeżeli chodzi o Illuminar. I teraz zobaczymy taką pierwszą rundę oczywiście na fullu w wykonaniu drużyny broniącej. Już widzimy dwie mki zakupione. Czy będzie snajperka? Jeszcze na to czekamy, ale jest. Lowell kupił snajperkę, wrzucił ją do Istora. Także ostatecznie 3 mki, FAMAS oraz jeden snajper. Po stronie Illuminar
nie ma jednak specjalnie przekupowania, także Gali, let's get. To są te najlepsze karabiny, do tego dwa razy mag i mono, który gra z MP9. On za to przy drzwiach. Mopo z drugiej strony, jeszcze tym granatem delikatnie obrywał zawodnik przy drzwiach. Mopo z tylko 6 HP stracone. Mołotow dorzucony przez Simona, ale on jednak nie odcina prawej strony wentylacji, tylko do wentylacji nam wlatuje. Więc bez oczywiście jakichkolwiek obrażeń. Ile mi rozprawdziło, co się dzieje na outside. Teraz podejście pod kwadrat. Już widzimy, że to jest Ritz, mono. Jeszcze przecież wcześniej jeden z zawodników tutaj gdzieś czekał. Oskar już podchodzi coraz bliżej kurnika. Jeszcze jeden grand dorzucony, ale... No właśnie mapa Dniuk ma to do siebie, że na tym momencie górnym trudno jest dobrze te granaty rzucić. Bo terroryści nie mają tego rodzaju możliwości. Mogą wysadzić drzwi, ok, mogą znajdować sobie dobudówkę, ale jak znajdować na przykład kurnik i gniazdo? Z tym już jest duży problem. Mopo z pierwszym fragiem, bardzo łatwa eliminacja, ale błyskawicznie Oskarisz był tutaj na posterunku. Także 4-4 i wydaje mi się, że eliminar z tego musi być przynajmniej na razie zadowolone. Tylko właśnie, kiedy zobaczymy ten ostateczny atak, bo przewaga ekwipunku jednak po stronie Movistar Rider jest naprawdę bardzo widoczna. Jeszcze Alex odcina Feniksa smokiem i będzie powrót chyba w kierunku bombsite'u górnego. Seal spokojny, nienaruszony, ale do końca tylko 29 sekund, więc zaraz Illuminar po prostu musi atakować. I jest ten atak w kierunku bombsite'u górnego. Coś się teraz dzieje, Stomp zamyka to. Lobez kasowany tam jeszcze na górze jest przecież Easter, ale on ma snajperkę i Polacy przecież mają ten bombsite, więc jak na razie ten atak znowu wygląda po prostu dobrze, chociaż Alex może trafić, dobry moment i jest paka na ziemi. Do tego jeszcze Steel się dołączył i Alex rundę zakończył fantastycznie teraz z wentylacji. Akcja indywidualna Alexa daje pierwszy punkt drużynie Movistar Riders. Też i tak ten atak mi się podobał w wykonaniu Illuminar. Mieli gorsze wyposażenie, znowu było dobre tempo. Szkoda tylko właśnie, że zawodnik, który był tuż przy wentylacji, miał jeszcze tego smoka. Dzięki temu smokowi tak naprawdę Alex dostał się bezpiecznie w kierunku bombsite'u, oddawał celne strzały, bomba ostatecznie została podłożona. Jeszcze Steel zamykał to od drugiej strony, on gdzieś na kwadracie. Illuminar teraz z dużo lepszym wyposażeniem. Mamy 3 kałasznikowe AWP u Stompa, do tego SG u Oskarisza. Także właśnie w kwestii tego ekipunku to wszystko dzieje się bardzo dobrze. Zdecydowanie gorzej wypada to wychylenie Innocenta, bo Easter po prostu czekał na schodkach na wychylenie Polaka. Tam była ściana, ale jednak Movistar Riders było zdecydowanie lepiej ustawione. Przyszedł to zawodnik właśnie tej drużyny, że będzie tutaj ktoś podchodził. Wcelował się do snajperki, prosta eliminacja otwierająca. 4 zawodników teraz ma jednak problem po stronie Illuminar, bo oni są zamknięci na rampie. Sama pozycja ok, zabezpieczona, tylko że widzimy teraz, jak ładnie wracają w kierunku kurnika. No trzeba troszkę po prostu teraz posprawdzać, bo zawodnicy przecież Movistar Riders mieli czas, żeby ewentualnie pozycję skrócić. Wie o tym Illuminar. Niestety kosztem tego jest to, że odpuścili sobie rampę. 3 zawodników przy drzwiach. Mono od kurnika. Poleciał smok na odcięcie, jeden flash i mamy to wyjście. Ritz jako pierwszy. Od góry jest 2 zawodników, jeden na dole, to jest Mopo, ale dobrze robi to również Mono. I jeszcze Stomp dokłada fraga. Więc co z tego, że ta defensywa po stronie Movistar Riders wydawała się taka mocna, skoro Illuminar po prostu wchodzi i zdobywa 3 fragi na tym bombsite'cie, a Mopos był w stanie zdobyć tylko jednego. Także Easter i Steel, oni chyba już nawet nie mają specjalnie ochoty, żeby to odbijać. Albo inaczej, może ochota jest, ale możliwości już chyba nie bardzo. Jest smoke, Mołotow, ale dużo więcej do stracenia mają zawodnicy Movistar. Pamiętajmy o tym, że ekonomia po stronie broniącej jednak jest bardziej skomplikowana do utrzymania. Tutaj widzimy, że jest zestaw do rozbrajania, jeszcze smoke, Mołotow, 2 flesze, AWP, MK. Więc zdecydowanie tutaj Movistar Riders podejmuje dobrą decyzję, żeby tę broń zachować. A jeszcze lepszą oczywiście podjęli wcześniej zawodnicy Illuminar. Prosty, ale znowu powtórzę to słowo. Jak niesamowicie sprawny atak w kierunku bombsite'u górnego, teraz Illuminar nam pokazało. To ciekawostek. Na pewno trzeba powiedzieć o tym, że w drużynie Movistar Riders mam bardzo ciekawego zawodnika. Osoba pana Steela, czyli zawodnik Luminosity. Kiedyś cały czas w Brazylii, teraz okazało się, że wędrował gdzieś właśnie w Hiszpanii. No i jestem bardzo ciekawy, jak on będzie się prezentował po stronie drużyny Movistar Riders. Właśnie, czy to w tym 32 sezonie SM, o tym Duel League, czy w innych spotkaniach, bo przecież ta drużyna często bierze udział w różnych kwalifikacjach, czy do Dreamhacków, czy do różnych ważniejszych turniejów. No sam skład nie wydaje się zły. Jest przecież Lowell z Hellraisers, jest Istor, jest Steel, tak jak powiedziałem, no ale jakby jednak czegoś tutaj brakowało. Wcześniej był jeszcze Mixwell, który teraz gra w Cloud9
fajny zawodnik. Wydawało się, że pociągnie Movistar Riders, ale jednak to Movistar Riders, no jakoś tak zostało po prostu porozbierane na czynniki pierwsze. Pierwsze 50 sekund w wykonaniu Illuminar bardzo spokojne. Po prostu kontrola, jakieś granaty wyrzucone. Pobijany jest Isor. Oberwał również Mopos, chociaż ten bez kamizelki. Illuminar chyba spodziewa się tego, że Movistar Riders nie ma aż tak dobrego postrzeżenia. Była próba właśnie zajęcia kwadratu, pilnowanie tej pozycji, potem ściana smoków i zobaczymy teraz, jak to zejście będzie wyglądało. Czy to w kierunku Feniksa, czy może właśnie zamknięcie do budówki. Jeszcze ma pozna blisko przygotowany. 35 sekund dla Illuminar, więc tutaj już ten bufor błędu się zdecydowanie zmniejsza. Podejście pod dobudówkę. Zaraz poczekamy na te granaty i Illuminar musi nam coś zaprezentować. A Oskarisz jeszcze przez tego smoka za PowerX-a. Fantastycznie zrobił to prowadzący drużyny Illuminar. Może trochę szczęścia, może trochę wyczucia, ale jednak eliminacja wpadła. To jest najważniejsze. Atak od gniazda na te ostatnie sekundy. Ciekawy flash, mocno ziemiowy steal, ale jednak jednego fraga jeszcze dołożył. Teraz zobaczymy, jak to tak będzie przebiegał, bo przecież Mopos jeszcze jest na dole, więc to nie wygląda aż tak dobrze, chociaż tylko Easter zostaje. 5 sekund do końca, Easter od góry, ale na szczęście była asekuracja mono. Brawo dla tego pana, bo gdyby nie on, to może Movistar Riders jeszcze taką rundę by wygrało. Przecież tam były chyba 4 sekundy, ale paka by leżała na ziemi, więc już drużyna Illuminar po prostu nie mogłaby podłożyć tego ładunku. No ale jednak dobra asekuracja od mono. Jest 5. punkt dla Illuminar i jak na razie przynajmniej pokazują swoją przewagę na mapie The Nuke. Ładnie rozgrywają to Polacy. Po raz kolejny pochwalę za tempo rozgrywki, za prowadzenie, za tak naprawdę plan w każdej rundzie. Dobrze się to ogląda. Widać, że po prostu jest ta pewność Illuminar w prowadzenie i nie ma ani specjalnie akcji indywidualnych, które są niepotrzebne w takim graniu drużynowym, ani nie ma też tych właśnie błędów, żeby oddawać życie. Znowu widać, że jest coś konkretnego grane przez Illuminar. Cały skład się trzyma, teraz jeszcze dorzucone granaty od Innocenta, Palak, Smoke. Pozycja jest teraz odcięta, dochodzi coraz więcej zawodników właśnie atakujących. Jeszcze Smoke do Skarisza, żeby odciąć dobudówkę. Mono na drzwiach, także standardowo dla niego. No ten flash tym razem się nie udaje, ale ta luka, jak widzimy, jest bardzo mała. Zdarza się trudno. Ten flash, że tak nic nie zmieni, nic by nie zmienił, więc jeszcze Istor złapał Ritza. No, gdzieś tutaj na centymetry jeszcze, a Ritz schowałby nam się do Feniksa, ale jednak snajper drużyny Movistar Riders dokłada eliminację. No i Polacy teraz zamknięci, zobaczymy, jak poradzą sobie właśnie w tym Feniksie. Z jednej strony dalej czeka snajper przecież, ale Innocent widać, że ma ochotę tutaj powalczyć. Jeszcze jest Oskarisz do asekuracji, nie wycofuje się zawodnik Movistar Riders, chociaż teraz Alex uruchomił się, dwa fragi dla niego, strzały w głowę, no, trudna pozycja do skontrowania, jeszcze mono od drzwi, ale tylko 28 sekund. Także tych eliminacji dla Polaków teraz bardzo, bardzo potrzeba. Alex z kolejnym fragiem w tej rundzie, już trzecim, dopiero mono był w stanie go skasować, ale już był na pozycji również steal. Także plan był po raz kolejny, tempo zachowane. Jednak teraz już drużyna oczywiście broniąca poradziła sobie, jeżeli chodzi o ustawkę. Od początku do końca zajęte pozycje, też fajna rotacja na koniec od Steela. Ale osoba, którą oczywiście tak najbardziej trzeba pochwalić, to jest naturalnie Alex. On na schodach przy Feniksie, przy tych długich drzwiach radził sobie bardzo fajnie. Jak powiedziałem wcześniej, jest to pozycja trudna do skontrowania dla drużyny atakującej. No gdyby tam Polacy wykryli się w jednym momencie, czyli z lewej, z prawej strony, wtedy byłoby zdecydowanie łatwiej, ale Alex miał to o tyle ułatwione, że wychyliła się jedna osoba, a potem chwila przerwy i wychyliła się druga osoba, więc Alex już pod to był przygotowany. Drugi punkt dla drużyny Movistar Riders. Co do snajperów, bo to też jest ciekawe. Widzimy, że ani Stomp, ani Istor jak na razie oczywiście nie mają problemów finansowych. Jeszcze steal wcelowany. Ritz nadziewa się na te strzały, ale jednak nie było strzału w głowę. To jest najistotniejsze dla właśnie Ritza. 27 punktów zdrowia stracił ten zawodnik. A co do Illuminar, znowu podobna taktyka co wcześniej, czyli przejęcie rampy, tylko czy teraz zobaczymy coś konkretniejszego, czy może znowu powrót? No i co, teraz był świetnie przygotowany. Ritz już tego starcia po prostu nie mógł wygrać. Prosta eliminacja dla snajpera drużyny broniącej. No, Oskarisz na pewno chciałby podjąć walkę i zdobyć tego fraga wyrównującego, ale to nie będzie takie proste, chociaż no, ostatnio często mówimy o tych karabinach typu SG, że nawet snajperzy mają z nim kłopot, ale no, w tym wypadku tego duelu nie zobaczymy. 40 sekund, więc Illuminar zdecydowanie zwolniło nam tempo tej rozgrywki. Co do Movistar Riders, oni też po tym wychyleniu od snajpera grają bardzo pasywnie.
Chyba znowu zobaczymy to samo podejście, które widzieliśmy kilka rund temu, czyli to podejście drzwi oraz kurnik. Chociaż widzimy, że Movistar Riders teraz jeszcze odrzuca granaty. Przygotowany Mołotow odstąpa. To może być bardzo, ale to bardzo dobry palak, bo daje eliminację. Mapos już jest skasowany, teraz mamy to podejście w kierunku bombsite'u górnego. No ale tam Movistar ma kłopoty, jeżeli chodzi o defensywę. Lowell skasowany, od góry jest Easter zauważony. Mono! No świetne wyjście przez tego smoka. Movistar Riders teraz zostało po prostu wbite w glebę, jeżeli chodzi o ten bombsite A. No wydawało się, że wszystko jest kryte, czyli wentylacja, że jest kryta oczywiście wyjście z kurnika, że zaraz będzie asekuracja od góry, no ale jednak tu wszystko się posypało. Rewelacyjne wyjście Mono. Padły te dwa fragi, odnek podłożony. No i nic, tylko się cieszyć. Steel zostaje jako ostatni. A zerknijmy też, jak finansowo prezentuje się drużyna Movistar Riders. Okej, okay, mają trochę kasy odłożonej, no ale to nie jest aż tak dużo. Alex Lowell i Stormopos między 1100 a 2000, więc zaraz zobaczymy, jak to dokładnie będzie się prezentowało już po tym bonusie. Zachowany kałasznikowo, o tym musimy pamiętać. Ale na snajperkę oczywiście już nie wystarczy, tym bardziej Steel tej łupy już nie podniesie. Więc jak na taką rundę, naprawdę bardzo fajnie Illuminar to rozpracowało. Przypomnijmy, jak to wyglądało, że kontrola rampy była szybko zdobyta przez Polaków, potem jednak frag dla snajpera, powrót znowu w kierunku bombsite'u A od kwadratu i tam Illuminar poradziło sobie już z tym wejściem. Kluczowy chyba jednak był stomp, który dorzucił tego Mołotowa właśnie na drugą wentylację. No i tam wykorzony był pierwszy zawodnik broniący. Potem jeszcze wyjście przez smoka w wykonaniu Mono. Świetna asekuracja po raz kolejny. Tak jak wcześniej zdobył eliminację na snajperze, który wychylał się z gniazda. To chyba nawet ten sam zawodnik, bo Mono przecież wcześniej złapał Istora. Teraz też Istor z snajperką wychylał się od gniazda, więc jak widać, że Mono jest sobie skupiony, to Illuminar rundy wygrywa. Bardzo fajna asekuracja. Szósty punkt dla Illuminar. I Movistar Riders teraz wykorzystało przerwę. Zaraz zobaczymy, jak to podliczą i jak planują to wszystko zaraz rozegrać. No i co do może ciekawostek, to kolejna interesująca rzecz to jest ranking HLTV. Illuminar miejsce 23. Bardzo, to bardzo fajne miejsce dla składu Illuminar. A jeszcze jest na pewno na więcej. A co do Movistar Riders, oni mają miejsce 70. Więc ja tak jeszcze przed sprawdzeniem myślałem, że może miejsce 40, 45. A tutaj niespodzianka. Po tych zmianach, jak widać, Movistar Riders straciło w tym rankingu bardzo dużo miejsc. A warto też dodać, że przed nami, zaraz po tym meczu, kolejne fajne starcie. Nymiga Gaming zmierzy się z XCOM AGO. Także w dniu dzisiejszym zobaczymy te dwie polskie drużyny. Wcześniej jeszcze planowane było Virtus Pro, no ale jednak to spotkanie zostało przesunięte. No i wróćmy do tego, co dzieje się na Piedyniuk, bo Illumina rozgrywa to w sposób bardzo, ale to bardzo imponujący. Czekamy teraz na wychylenie od jakiegoś zawodnika po stronie Movistar Riders na zewnątrz, z tym, że tam chyba nawet nikogo nie ma. Jedyna osoba, która stara się to kryć, to jest Steel. On jest w Feniksie. Stakowany teraz kurnik, więc zawodnicy Illuminar mogą teraz sobie spokojnie tutaj przejąć dwór, chociaż nie, bo Alex wychylił się z tego smoka. Jeden rewelacyjny strzał w kierunku Innocenta, ale Oskarisz był już na pozycji, żeby fraga dołożyć. Steel zostanie zauważony. Tam jeszcze Mołotow zrzucony od stompa. Po raz kolejny dobry jest w tych granatach oczywiście stomp. Także Steel został wykurzony. Do tego jeszcze eliminacja na Istorze. I znowu to drużyna Illuminar ma kontrolę. Mimo tego, że stracili pierwszego zawodnika. Steel się odsmokował na tym bombsite, a dobudówka właśnie jest odcięta. Ale Oskarisz, no, może teraz poczekać po prostu na swojego kolegę i wspólnie przejmą sobie teraz ten bombsite jeszcze na plecach Lowell, więc teraz, jak widzimy, Movistar Riders zaczyna powoli wracać do tej inicjatywy w obronie. Chociaż to może być za mało, bo Polacy przeczytali to, że tam jest dobra ustawka na bombsite górnym, zejście na bombsite dolnym. Zobaczymy, że jeszcze palak będzie dorzucony na schody. No, Steel będzie chciał powalczyć i wykorzystać swojego kałasznikowa. Jest frag na Oskariszu, ale tam jeszcze przecież celowany jest stomp. Ważne starcie, Steel kontra stomp. Poobrywał mocno Steel, ale jednak fraga zdobywa. Jeden na jednego, Ritz kontra Mopos. No jednak sam Ritz mocno pobijany na blisko. Już jest zawodnik z Polski, ale jednak Mopos sprawdził lewą stronę. Może dostał informację, że właśnie tutaj po lewej stronie znajduje się ostatni z rywali. No i jednak Illuminar tego punktu nie wygra, ale i tak trzeba pamiętać o tym, że finansowo po prostu Movistar Riders nie prezentuje się tak świetnie, więc wygrają teraz rundę Polacy. Potem może zobaczymy Force od Movistar Riders i będą kłopoty finansowe po raz kolejny. Zaraz to wszystko podliczymy po
zakupach. Illuminar ma snajperkę, 2 razy SG, monorid z kałasznikowami, cały zestaw granatów. Więc to wszystko wygląda bardzo fajnie. Po stronie Movistar Riders, no nie jest aż tak źle jak myślałem. No ale dobrze też nie jest. Steel $700, Alex $300, więc trzeba walczyć zaraz o ten reset ekonomiczny. No i walczę jako pierwszy mono, pierwsza fajna eliminacja. Szybko wychylać na snajpera. Ale tutaj coś się dzieje, bo bardzo agresywnie gra drużyna Movistar Riders, agresywnie również Leeds, który przecież jest pod sitem A. Także i w szoku był teraz skład Illuminar, ale w jeszcze większym szoku skład Movistar Riders. I no Leeds świetnie to zrobił, do tego jeszcze przecież odcina dwie pozycje, jedną smokiem, drugą właśnie swoim celownikiem. Alex jest na górze, chociaż przygotowany Leeds dalej pod to wychylenie. Gdzie jest ładunek, bo on przecież zostawiony był bardzo daleko. Ale Illuminar wie o tym, że mają czas. Świetny flash, no i Leeds już tego pojedynku po prostu nie mógł wygrać. Sytuacja 3-3, jeszcze walczy Steel. Także bomba na ziemi, zostaje już tylko Innocent. Ale to jest do zrobienia, bo może podnieść ten ładunek. Zobaczmy, że smog wrzucony pod pakę i Innocent już ma C4. Łapie teraz jeszcze Lowella. Świetny strzał od Innocenta. I mamy po raz kolejny sytuację 1-1. Wcześniej Leeds nie dał rady. Teraz taką szansę ma Innocent. Czyli zawodnik, który przecież też w drużynie Illuminar jest naprawdę bardzo dobrze notowany. Często widzimy od niego ważne rundy i po prostu takie ciekawe fragi jak przed chwilą. Paka już jest podkładana. Jednak sam Alex też szybko dostaje się w kierunku mostu dolnego. Coraz bliżej już Alex swojego rywala. Innocent przygotowany i skanuje te drzwi, skanuje! Ale jeszcze Alex trzyma się na nogach. Kolejny granat rzucony teraz od Alexa. Innocent! 64 punkty zdrowia. Alex przygotowany. Innocent teraz z Glockiem w ogóle wyskakuje na rywala. I kto to wygra? No jednak Innocent! Rewelacyjna końcówka w sytuacji 3-1. Innocent wyczyścił to. Nie potrzebował pomocy. Dobry smoke, potem na tego Mołotowa podniesiony ładunek, świetny strzał na zawodniku, który gdzieś tam z tego gniazda zeskakiwał. No a jeżeli tak będzie grał Innocent, to możemy być spokojni o drużynę Illuminar. Do tego jeszcze fajna akcja mono, czyli ten entry frag. Szybkie wejście na silos, tam złapał Istolek, który grał jako snajper i zobaczmy co się dzieje. Nie ma tych pieniążków po stronie Movistar, więc CZ-ki, scouty i stora, zawodnicy bez kamizelek, szybkie zraszowanie teraz on dolnego. Już tutaj jest mono, złapany Steel, no i wydaje mi się, że Illuminar już takiej kontroli po prostu nie może wypuścić ze swoich rąk. Paka podłożona, tam jeszcze był smog dorzucony, dwóch zawodników właśnie za tym dymem, ale no nie wydaje mi się, żeby Movistar Riders miał to jakoś specjalnie ochotę i w ogóle możliwości, żeby podjąć walkę z Illuminar. Mono z jednej strony, z drugiej strony Alex. No i Easter Fraga zdobywa ze scouta, chociaż jeszcze jak widzimy jest tutaj Reeds. Zamyka to jeszcze Stomp. No i Mopos nie daje sobie rady w plecy, więc już tylko Lowell na placu boju. Kałasznikow 66 punktów zdrowia, do tego jeszcze kamizelka, więc może zawodnik Movistar Riders powalczyć o zachowanie tego karabinu. Chociaż Stomp też ma ochotę na pewno, żeby zdobyć ten bonus finansowy. I tak się właśnie stało, więc nawet nie dali rady zachować tego Kałacha, zawodnicy Movistar Riders. I kolejna świetna runda Illuminar. To jest strona atakująca na jednej z trudniejszych map, czyli na Piedyniuk. I oni potrafią ten szyk trzymać dosłownie w każdej rundzie. To mi się bardzo podoba. To się naprawdę dobrze ogląda. Może to nie ma takich specjalnie fajerwerków w każdej rundzie, ale w każdej rundzie jest rozsądny CS. I to jest to, czego potrzeba polskiej scenie. Potrzeba właśnie tego grania, jak teraz prezentuję Illuminar. Movistar Riders naprawdę to nie jest słaby przeciwnik. Ale widzimy, że Illuminar jest w stanie go naprawdę bardzo ładnie rozpracowywać. I to jest tym wszystkim naprawdę imponujące. Zobaczmy, Oskarisz się za obsajcie dolnym. Dostał się z wentylacji. No i to teoretycznie się spodziewa, ale zobaczymy zaraz, jaki będzie efekt tego starcia. Może przełączymy się właśnie na Oskarisza. I star z prawej strony. Steel tam jeszcze jest niedaleko. I zobaczymy, jak zachowa się Oskarisz, bo jednak on ma teraz kłopot. On chyba nie sprawdzi tej pozycji. No i właśnie. I star musiał to wykorzystać. Wychylił się z tej rampy. I to jest frag otwierający tym razem dla drużyny Movistar Riders. Ale i tak pochwalę oczywiście Illuminar, bo samo zejście było rewelacyjne. Teraz jednak pechowy i timing, i pozycja rywala, bo wydaje mi się, że Movistar Riders jednak nie wiedziało o tym, że Oskarisz już jest na momencie dolnym. A gdyby tam była paka u Oskarisza, kto wie, czy ten ładunek nie zostałby po prostu podłożony. Motow na drugą wentylację, jeszcze flash do budówki, zejście, domknięcie od mono, rewelacyjne, aby jak na razie jeszcze na to został Steel. Lowell za onsightem natomiast trzyma się całkiem nieźle. Stamp poobijany, Innocent też gdzieś tam obrywa od góry. Alex skanuje, no i teraz przez tego smoka dwóch zawodników
Złapał tutaj Alex rewelacyjny spray. Dużo szczęścia. I czwarty punkt dla drużyny Movistar Riders. No i Luminar nadziało się tutaj na M-kę swojego rywala. Ale teraz trzeba już Movistar po prostu pochwalić za defensywę, bo była ustawka. Każdy właściwie fragował, oprócz tego zawodnika na kurniku. Czwarty punkt dla Movistar Riders. Illuminar ma kłopoty finansowe. Dwa kałasznikowy, Deagle, dwa pistolety i szybki atak w kierunku sajtu górnego. Jak na razie świetna pozycja, ma poza! No i dwa fragi od niego, chociaż Oskarisz i stomp kolejne dołożyli, więc 3-3 to wygląda bardzo dobrze. Tym bardziej, że przecież Odmek zaraz będzie podłożony. Steel od góry. Jeszcze ten młotów leci, ale stomp bezpiecznie już powinien się ustawić. Steel nie może atakować, wie o tym, że takie wyjście z gniazda to jest dla niego po prostu samobójstwo. Jeszcze młotów na wentylację, czekam na wychylenie Istora oraz Alexa. No pracy może nie mają tych pozycji aż tak dobrych, ale jest na szczęście Ritz. Ritz po raz kolejny, 1-1 Ritz kontra Alex. Chociaż sam zawodnik Movistar bardzo pobijany, 16 AP, a Ritz trzymać naprawdę nieźle. No i dalej ten pojedynek trwa kapitalnie. Ritz wychylił się teraz i strzałem w głowę tego kałasznikowa likwiduje w ogóle sny Alexa, żeby taką rundę jeszcze uratować. No przepięknie po prostu gra Illuminar. Przepięknie gra Illuminar, to przygotowanie taktyczne może imponować. To, że w każdej rundzie jest pomysł. Ja naprawdę nie wiem, czy to wszystko jest zasługą Oskarisza, czy to jest zasługa ciężkich treningów na serwerze, czy to jest może też prowadzenie trochę trenera. Ale to się po prostu podoba. To się po prostu dobrze ogląda. Naprawdę. Teraz wyjście Oskarisza. No, widział go zawodnik oczywiście Movistar Riders, ale nie był w stanie fraga dołożyć. To był tylko pistolet typu USP z tłumikiem. Jeszcze Oskarisz przygotowany pod Steela. No świetny strzał naprawdę od prowadzącego oraz kapitana drużyny Illuminar. Więc kontrola w rundzie już jest zdobyta. A sam Oskarisz jeszcze, jak widzimy, sprawdza wentylację. Ma poslobel oraz Easter. Oni ustawili pod tym sajtem, a chociaż Ritz wydaje mi się, że powinien to bezpiecznie sprawdzić. Oczywiście, że tak. Więc jak na razie Movistar Riders bez jakiejkolwiek szansy i bez podjazdu do drużyny z Polski. I nosem na rampie, popatrzę może gdzie ustawiony jest Alex. On przy dobudówce i Lowell przy drzwiach, więc te pozycje dla nich są niezłe. Pod warunkiem, że zobaczylibyśmy atak pod drzwi, a stomp jest przygotowany, więc już tylko Alex zostaje. I wydaje mi się, że on też był zauważony. A stomp jeszcze delikatnie obrywa, no ale był Ritz oczywiście tuż obok. I mamy kolejną rundę, 10. już dla drużyny Illuminar. Także nie polega to na tym, że jest dużo szczęścia dla Polaków i że oni fartem te rundy wygrywają, tylko dalej jest trzymany ten fajny styl i po prostu wysoka jakość. 10. punkt Illuminar. Ostatnia runda przed zmianą stron. Można powiedzieć, że po obu stronach to wypostrzenie nie jest złe. No ale Movistar Riders po pierwsze ma braki w granatach. Po drugie nie ma snajperki. Po trzecie no jeden FAMAS. Więc zaraz zobaczymy, czy to będzie miało jakieś przełożenie na siłę ognia. Pojedyncze granaty już zostały wyrzucone przez różne Illuminar. Widzieliśmy przed chwilą właśnie jak Ritz wrzuca jakieś w kierunku drzwi mono. Dopali pozycję, żeby po prostu nikt nie był na blisko ustawiony z jakimś shotgunem. Wiem jak popularna jest ta pozycja wśród tych profesjonalnych zawodników. Bierzemy sobie XM, aż to maga, podchodzimy na blisko, kryjemy turnik. No ale tutaj nie wiem, czy ten smoke nie został przerzucony. Nie, dobrze, jest ok. Wydawało mi się, że on zostanie po prostu gdzieś tutaj źle dorzucony, ale jednak chyba doleciał. Chociaż nie, jednak nie doleciał, bo była poprawka od zawodników Illuminar, ale jest ok, jest ok, jest spokój, jest pozycja już, widzimy, że zajmowana. Ritz i Nosem dostają się do Feniksa, zaraz obok nich przecież jeszcze jest stomp. Domyka wszystko mono od drugiej strony. No i Illuminar ma to, co chcieli zająć, czyli Fenix. Alex i Stor, oni kryją jeszcze pozycję na zewnątrz, tylko no ta informacja zaraz musi do nich dotrzeć, że bombsite dolny zaraz zostanie zaatakowany. 40 sekund, więc tego czasu nie jest aż tak dużo, no ale na tyle, że komfortowo jeszcze przecież z Polski może zaatakować. Histor jeszcze przygotowany z kimś flashem, ale już Ritz oraz Innocent wychylają się w kierunku bombsite'u dolnego. Alex na bardzo ryzykownej pozycji. On zaraz powinien być złapany jako pierwszy. No Alex fatalnie jest ustawiony. Oskarisz z fragiem otwierającym. Tam jeszcze wychyla się Steel. Tylko jedna eliminacja dla niego. I bardzo ładny atak po raz kolejny. Stomp przygotowany. Histor wychyla się pod naszego snajpera. 20 AP. Ritz to asekuruje. No nie wiem w ogóle, czy Movistar Riders ma jakiekolwiek szanse, żeby podejść do tego odbijania. Zostaje tylko Lowell. Paka oczywiście podłożona. To musi być 11 punkt. Mimo, że jeszcze jeden strzałem w głowę. Popisuje się zawodnik Movistar Riders. To kapitalnie grało w ataku Illuminar. Po prostu tutaj nie ma co czarować, nie ma co słodzić. Takie są fakty. To był świetny atak, wszystko było przygotowane
i to po prostu był dobry CS. Co do Movistar Riders, po stronie broniącej możemy się przyczepić do wielu rzeczy. Po pierwsze do inicjatywy, po drugie do aktywności snajpera, której tak naprawdę nie było. Na zewnątrz chyba tylko w jednej rundzie Istor coś zrobił z tej snajperki, no a tak poza tym były kłopoty finansowe, no i często to po prostu tej snajperki grać nie mógł. No ale 4 punkty po stronie Movistar, to jest wszystko co oni mają. Czy są w stanie jeszcze do tego wrócić? Powiedzmy, że tak, no ale jednak szanse procentowe podejrzewam, że są bardzo, ale to bardzo niskie. Nie musiałby się chyba Steel oraz Alex wznieść na te wyżyny prowadzenia, bo o ile właśnie to Alex jest prowadzącym drużyny Movistar Riders, to wydaje mi się, że Steel też tutaj może wmieszać się w to prowadzenie. Elic jak na razie ze skrótem, jeżeli chodzi o podwórko. Tam był jakiś kontakt, ale strzały od jednej, jak i od drugiej strony jak na razie niecelne. Stomp ma zestaw do rozbrania oraz jeden granat wybuchowy. Ale Movistar, jak widać, nie preferuje tego szybkiego ataku po stronie terrorystów, przynajmniej jeżeli chodzi o rundę pistoletową. Co może być dziwne, bo jednak wydaje mi się, że mapa The Nuke preferuje wręcz takie po prostu rushowanie bombsite'ów, czy to na rampie, czy to gdzieś w kierunku bombsite'u A. Chyba dwie takie najpopularniejsze taktyki właśnie na Nuke'u to jest rush drzwi i kurnik i rush rampa. Dwie najprostsze i bardzo też skuteczne. Tutaj jednak jest coś bardziej taktycznego. Mamy te smoki dorzucone. Alex już wrócił swoje. Tam jeszcze poleciał jeden od mapoza, także odcięcie do budówki. Dobry też flash. Ritz ma drobne kłopoty, ale pozycja już jest przez niego zajęta. Istor mocno pobijany. Także Ritz zrobił swoje. Kontrolował pozycję, pobijał jeszcze rywala. Podejście teraz na blisko już Steela. No ryzykownie, ale Steel no teraz popisuje się kapitalnym strzałem. Ale jest na szczęście też szybka rotacja. Eliminar już w kierunku bombsite'u dolnego. Pędzi ile ma sił w nogach. Paki jeszcze nie ma. Innocent z fragiem. To dalej wygląda dobrze, ale teraz świetna pestka od Istora. Jeszcze tam przecież jest Innocent. Ale trzeba uważać. 4-3. Ładunek podłożony, tak jak mówiłem wcześniej. Stomp dalej ma oczywiście ten zestaw do rozbrajania. Oskarisz na blisko jest jednak Istor. No i Oskarisz też złapany, więc w tej rundzie pistoletowej jak na razie dobrze strzelają zawodnicy Movistar Riders. Ale poczekajmy, bo jeszcze jest Innocent. Przecież Istor jest mocno pobijany. Paka nie jest na niego. Innocent świetnie, już tylko mopos. Innocent od drzwi. No rewelacyjna pistoletówka. 4 fragi dla niego. No i jeszcze przecież jest zestaw do rozbrajania. Czasu też wystarczy. Przepięknie zrobił to Innocent, 4 fragi. No wydawało się, że Movistar ma zajęte pozycje, ma ładunek, ma czas, ale jednak wlatuje Innocent i zakończył rundę aż 4 fragami. Świetnie, świetnie zrobił to polski zawodnik. Mimo że Movistar miał tak dobry plan i tak ciekawą egzekucję w kierunku właśnie site'u dolnego. Przecież poleciał smog na dobudówkę, poleciały świetne flashe, nic nie widział. Potem jeszcze atak właśnie z gdzieś okolic gniazda. Tam złapany mono w rewelacyjnym stylu. Bardzo wysoki poziom tej rundy pistoletowej po obu stronach. Brawo tutaj dla obu tych formacji. Jednak fakt jest taki, że 12 punkt zdobywa drużyna Illuminar. No i mogą cieszyć się z tej pistoletówki. Mono na spokojnie, przygotowany. Z drugiej strony czai się cała armia Hiszpanów oraz jednego zawodnika z Brazylii, czyli Steela. Ale mono jeszcze czeka. Taka też standardowa pozycja. Wykorzystuje ten ciekawy kąt, bo wystarczy zdobyć kontakt i błyskawicznie można oczywiście zaskoczyć w kierunku tej dolnej rampy. Stomp teraz dochodzi do pomocy. Bardzo fajny moment na rotację. Tam czeka Lowell, ale no popatrzmy jak teraz fajnie Stomp zauważył swojego rywala. Mimo że nie poobijał specjalnie Lowella, to i tak jest dobrze, dlatego że dostali informację, że coś się dzieje tutaj przy rampie. Jeszcze jest tak przygotowany z tym młotowem na kurnik, ale my widzimy, że tam żadnego Polaka nie ma. To jest ten plus właśnie prześwietlenia. Alex przygotowany. No i ładny strzał w kierunku Stompa. Tam chyba nie było hełmu. Mono, 2 fragi, ale jednak Mopos oraz Lowell byli w stanie przeforsować pozycję na rampie. Więc tak jak w pistoletówce, 3-2, teraz tak samo. I Star Lowell na blisko. 30 sekund do końca. Zaraz zobaczymy, czy Polacy poradzą sobie z rotacją, bo Mopos jeszcze to zamyka od kwadratu. Innocent na blisko też czeka. No i popatrzmy, bardzo ważne starcie. Mopos chyba nie ma w tym wszystkim szansy. Innocent! No naprawdę, on lubi te akcje domykać. Jeszcze przecież Ritz jest przygotowany. 18 sekund tylko dla Movistar. Dorzucony ten palak, ale Ritz! Ależ świetny strzał teraz od Lowella. No myślałem, że Ritz będzie w stanie tego fraga dołożyć, ale jednak kapitalny Lowell
Zostaje tylko Innocent, jeszcze dopalony, ale ma ochotę na walkę, jeden na jednego, Istor z prawej strony. Jeszcze o tym Innocent nie wie, ale wydaje mi się, że ma sporo czasu, żeby to wszystko sprawdzić. Ta prawa szyba jest tutaj, już jak widzimy, rozbita. Istor, dobra pozycja, no i Innocent 3 będzie spodziewał się tego, że tuż pod nim czai się Istor. Wydaje mi się, że chyba jednak nie, ale poczekajmy, Innocent kontra Istor. Istor też zmienił swoje położenie, Innocent wchodzi na plecy, ależ fenomenalny teraz timing dla Innocenta. Nie wychylał się wcześniej, nie chciał tego robić, a tam przygotowany był Istor. Mijają 2-3 sekundy, Istor sprawdza drugą pozycję, Innocent się wychyla, łapie swojego rywala w plecy, no coś nieprawdopodobnego. Jak teraz świetnie Innocent rozpracowywał zawodnika po stronie Movistar Riders. No i teraz tak, Innocent i runda pistoletowa, super robota. Kolejna runda, znowu Innocent daje radę w tak trudnym położeniu. W tej końcówce, przypomnę, Innocent zrobił 3 eliminacje. Zobaczmy, jak to wygląda w kwestii tabeli. Innocent 14 fragów, więc może nie jest ich aż tak dużo, ale jaki to jest impact? Impact jest po prostu potężny. O to właśnie chodzi. 13 punkt Illuminar, Movistar Riders, 3 razy Galil. To jest taki niecodzienny jednak zakup. Sodorica, on już złapany, ale Stomp też odpowiada, także 4 na 4, ale i tak Polacy mogą być zadowoleni, bo po pierwsze właśnie kontrola na kwadracie, po drugie Lowell poobijany, Alex również gdzieś tam dostał tymi pociskami. No i Movistar ma oczywiście zajęty Phoenix, z tym, że z drugiej strony czai się już Oskarisz, więc dojścia tego bombsite'u jeszcze nie ma. No tak jak mówiłem, biorąc pod uwagę to, jak poobijany jest skład Movistar, to naprawdę Oskarisz ma świetną pozycję. I jeszcze zawodnik, który miał pełny pasek zdrowia, teraz obrywa ze skauta Mopos, 31 punktów zdrowia. Nie wiem, czy Movistar Riders jest w stanie jeszcze taką rundę w jakiś sposób ratować. Wątpię w to, tym bardziej, że Innocent przecież już znajduje się w hangarze. On jest przygotowany na wychylenie i Lowella, i Mopoza. Popatrzmy teraz na ten timing. Innocent jednak sobie radzi, ładunek na ziemi. No i trzeba teraz po ładunek wrócić, ale przygotowany teraz skład Illuminar. No i chyba już bez szansy są zawodnicy z Hiszpanii. Złapany Lowell i ostatni Alex. Ten też bez szans, także jedna strata Ritz. Ale to by było na tyle. Illuminar dominuje swojego rywala Movistar Riders. No zaraz może pożegnać się, jeżeli chodzi o to spotkanie na Nuke'u i Illuminar będzie mogło przysłowiowo oczywiście otwierać tego szampana, cieszyć się z tego zwycięstwa. Ale to, co ja chciałbym powiedzieć, to jest to, że no może samo zwycięstwo nie jest jakoś tam, powiedzmy, specjalnie ważne, jeżeli chodzi o cały ten sezon, ale sam styl. Styl jest tak imponujący, że naprawdę, jeżeli grałbym w Illuminar w taki sposób, to w dniu dzisiejszym spałbym bardzo spokojnie. Oskarisz przygotowany, Alex kasowany, styl również, Ritz asekuruje, zostaje już tylko Mopos i po raz kolejny, że na Movistar Riders po prostu nie ma podjazdu. Nie boję się teraz powiedzieć tego, że drużyna Movistar Riders została w tym spotkaniu zdominowana. Po prostu, takie są fakty. Illuminar no jeszcze przepuszcza zawodnika w kierunku bombsite'u dolnego. Fajnie, tylko że Mopos nie ma ładunku. No i co teraz? Bo trzeba wrócić, więc chyba takie po prostu bieganie po tej mapie w wykonaniu Mopoza. Jeszcze jakiś smog zrzucony, mono w kierunku gniazda. Z prawej strony Innocent i być może Innocent zaraz to zamknie. Popatrzmy, Mopos kontra Innocent. Oczywiście, że Innocent to zakończył. 15 punkt dla Illuminar. No jeżeli miałbym ocenić szansę Movistar Riders, oceniłbym, że mają tych szans mniej niż 0, bo biorąc pod uwagę styl grania Movistar Riders i do tego jeszcze styl obrony teraz Illuminar, to chyba bez szansy. Także to desperackie zagranie zawodnika Movistar Riders, który chyba myślał, że ma ładunek, okazało się po prostu takim dobiciem jeszcze tej drużyny. Jeszcze Mołotow przygotowany od Innocenta, także bombsite górny już jest zabezpieczony. Teraz jednak Movistar Riders aż tak szybko nie chce atakować. Polacy mają też czas, żeby dorzucić swoje granaty. No i bardzo fajnie. Teraz trochę czasu na bezpieczne ustawienie. Illuminar nie musi się obawiać, mogą być przygotowani pod ewentualny atak. 15 do 4, więc ta przewaga jest już po prostu kolosalna. Jeszcze przygotowany Innocent. Co do Movistar Riders, jedna osoba na offside to jest Alex. No ale jednak tam Ritz nie będzie chciał z nim specjalnie walczyć. Stomp z pierwszym fragiem, Mopo został skasowany. Zobaczmy, bo Lowell jeszcze próbuje tutaj jakiś kontakt nawiązać w okolicy chyba rampy. Delikatnie nas ta kamera zawiodła, ale wydaje mi się, że i tak wszystko jest w miarę klarowne. Lowell poobijany, skasowany również jest Alex. No i szanse drużyny Movistar Riders drastycznie zmalały. Złapany również Istor, już tylko Lowell zostaje na placu boju. On wychyli się z kurnikiem, ma 16 punktów zdrowia, bez szansy. To musi być 16 punktów dla Illuminar. Wynik 16 do 4 na mapie Deniuk.
Tutaj nie ma specjalnie co dodawać. Illuminar zdominowało swojego przeciwnika, zagrali bardzo dobrego CS-a, ten poziom był stabilny od pierwszej rundy do rundy ostatniej. Illuminar było w stanie pokazywać ciekawe zagrania, była pewność siebie, była stabilność. Nic tylko bić brawo za to spotkanie drużyny Illuminar i oby więcej właśnie spotkań tej drużyny na takim poziomie. Bo to się po prostu, jak powiedziałem wcześniej, dobrze ogląda, dobrze się to komentuje i to jest po prostu naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny CS. I teraz co do kolejnego spotkania, za około 10-15 minut zobaczymy XCOM AGO kontra Nemiga. Mapa The Inferno, więc też ciekawe starcie. XCOM AGO zdecydowanie to Inferno poprawiło. Teraz zapraszam na chwilę przerwy i 10-15 minut wracamy z kolejnym spotkaniem.